czy rondo to skrzyżowanie? Jeśli wrzucę monetę w to skrzyżowanie, czy mamy rondo? Ale teraz, czy myślisz, że to rondo to skrzyżowanie? Mówię wam, że nie, rondo to nie skrzyżowanie. Nie, nie potrzebujesz okularów, jeśli widzisz skrzyżowanie. To tylko iluzja optyczna, aby dowiedzieć się, co to jest rondo. Musimy po prostu przeprowadzić kilka poprawnych analiz. Analizy. Jeśli kaszlesz, możesz mieć przeziębienie lub może to być coś bardzo poważnego, jak gruźlica. Więc tylko właściwe analizy mogą powiedzieć ci, jakie masz problemy zdrowotne. Aby zbadać, co to jest rondo, musimy umieścić to małe rondo pod mikroskopem albo powiększyć jego obwód. Teraz, czy to rondo to skrzyżowanie? Niektórzy będą twierdzić, że tak, to jest to, co mówi prawo. Proszę, napiszcie w komentarzach, w jakim kraju jest napisane w prawie, że rondo to skrzyżowanie. Dziękuję. Możesz również polubić ten film. Teraz bardziej widzę pas, który omija zatłoczone skrzyżowanie z powodu zatrzymań, przecięć torów, ale także z powodu skrętów w lewo. Ten jednokierunkowy pas jest główną drogą z pierwszeństwem i ma kilka skrzyżowań z drogami drugorzędowymi. Mamy tu skrzyżowanie drogi drugorzędnej z rondem. Gdy wjeżdżamy na rondo, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, tej, które już są na rondzie. Następnie, na pierwszym wyjeździe mamy kolejną rozgałęzienie. Rozgałęzienie nie jest skrzyżowaniem, ponieważ matematyka, która jest nauką logiczną i dokładną, mówi nam, że skrzyżowanie jest reprezentowane przez zbiór wspólnych punktów dwóch prostych, dwóch powierzchni lub objętości, lub całość wspólnych elementów dwóch zbiorów. Pojazdy na rondzie mają możliwość kontynuowania jazdy po rundzie lub zjazdu, skręcając w prawo bez skrzyżowania się z nikim. Ponadto mamy skrzyżowanie. Pojazdy wjeżdżające na rondo krzyżują się z pojazdami, które już są wewnątrz rundy. Dalej, na drugim zjeździe mamy kolejne rozgałęzienie, a potem skrzyżowanie. Trzeci zjazd to również rozgałęzienie, a następnie mamy kolejne skrzyżowanie. Dalej mamy czwarty zjazd i czwarte rozgałęzienie. I dochodzimy do punktu końcowego, gdzie kończymy ten obieg czwartym skrzyżowaniem lub pierwszym, od którego zaczęliśmy. Teraz wyślij ten film swoim przyjaciołom, żeby zobaczyć, czy wiedzą, co to jest rondo. Stawiam, że nie. A po skończeniu listy znajomych wyślij ten film swojemu burmistrzowi, przedstawicielowi lub senatorowi, żeby zmienić prawo, które przeczy matematycznym zasadom. Dziękuję za komentarz, za polubienie, ale przede wszystkim za udostępnienie. Nie spoglądaj w górę, spójrz na znaki drogowe.